Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak naprawdę to już, 4 marca 2024. Tak naprawdę już się pogubiłam, do której prokuratury, do którego sądu dzwoniłam. Wszędzie jest psychologia. Panie odrzucają moje tutaj po prostu artykuły, które ja im chcę przekazać. Artykuł 23, czynności niecierpiące zwłoki. Nie interesuje ich, że jest tutaj jakiekolwiek zagrożenie przestępczością na terenie Naturalnego Mocarstwa Polskiego. Przepraszam. Artykuł 19. Obowiązek przestrzegania właściwych organów administracji publicznej, przestrzegania z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Nikogo nic nie interesuje. Żadne przestępstwa ich nie interesują. Lepsze jest na koniec zostawione po prostu, co to jest? Sąd Najwyższy Województwa Mazowieckiego. To jest bajka korporacyjna, Instytut Pamięci Narodowej, tylko nie wiadomo jakiego państwa. Tam chyba POLIN. Nie zdążyłam, bo już nie mam czasu i nie chce mi się w ogóle już denerwować i z tymi ludźmi rozmawiać. Są to wszyscy oszuści, którzy zatrudnieni są w Republic of Poland, ukrywają przestępstwo, które się tutaj dzieje na terenie Naturalnego Mocarstwa Polskiego. Nie wiem, jak się to skończy. Wiem, że musi stare odejść. To wiem na pewno. Oczywiście wszędzie powołali sobie jakieś redakcje, i tutaj ci redaktorzy w ogóle nie odpowiadają na te numery telefonów. No, także słuchacie. Jak chcecie poświęcić czas, to jest wasza sprawa. I co się dzieje w tych prokuraturach, w sądach? No i czego wy się boicie? Bo oni się niczego nie boją. Oni się niczego nie boją, bo oni mnie nie połączą, nie przerzucą, nic, nic kompletnie. Trzeba czekać, nie wiem, na cud. Na cud. Już wam puszczam wszystkie po kolei tutaj rozmowy, krzyki. Janowa w Łowiczu. Proszę tonowo wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Faks 04. Dziękuję. Tutaj nikt się nie zgłasza, bo nie jest podany numer telefonu, no ale ja sobie sprytnie za chwileczkę wrzuciłam sobie 01. Proszę tonowo wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Fakt 04. Dziękuję. Dzień dobry. Tu prokuratura rejonowa w Łowiczu. Proszę tonowo wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Faks 04. Dziękuję. Słucham, prokuratura? Dzień dobry, a z kim rozmawiam? A słucham, a jest rozmawiam. Słucham? Pani do prokuratury się dodzwoniła, tak? No ja nie wiem, czy się do prokuratury, bo nie odbieracie tego telefonu w ogóle. Do prokuratury się pani dodzwoniła. No ale no to z kim rozmawiam w tej prokuraturze? Tak, Magdalena, słucham. Dziękuję bardzo. Karolina z Rodu Biskup, jak po mężu Mądraska. Z Magdaleną Borsu chciałam rozmawiać. Borsu. Nie od pani prokurator. A jest na zwolnieniu? Słucham? Jest na zwolnieniu? Nie mogę pani powiedzieć, dlaczego nie ma. No ale pani polska prokurator. kobieta dzwoni i ja chcę złożyć tutaj doniesienie o popełnieniu przestępstwa. To jeżeli pani chce złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa, to albo pani pocztą wyślę, albo mailem, albo Proszę, przyjdzie osobiście. Proszę poczekać, proszę poczekać. Ustnie do protokołu proszę to mi tutaj zaraz notować, że ja Ale coś to nie ma, muszę. przez telefon nie ma przyjmowania żadnych Proszę zgłoszeń mi na to przestępstwo. notować, wszystkie rozmowy są nagrywane, proszę panią. Ja wiem, właśnie bardzo dobrze, że są nagrywane, No proszę pani. właśnie, no więc proszę mi podać taki artykuł, że ja muszę coś do was napisać. Dlaczego mnie Proszę, zniewalacie? wysłać pocztą. Dziękuję. Dlaczego mnie zniewalacie? A widzicie, tak to się dzieje w Polsce. Halo? Jeszcze raz sobie zadzwonimy. Dzień dobry.
To prokuratura rejonowa. Dobry. To prokuratura rejonowa w Łowiczu. Teraz już pani na 01 nie odbiera w ogóle. Pontonowo wybrać numer. Tak jak widzicie, nie łączy mnie w ogóle. Nie łączy mnie w ogóle. Co bym nie wybrała, w ogóle jest to utajnione, bo trzeba wpić 01. Jak pani się odezwała, to odmówiła czegokolwiek. Witamy w prokuraturze okręgowej w Łodzi. Wydział pierwszy śledczy, wybierz 1. Wydział drugi do spraw przestępczości gospodarczej, wybierz 2. Sekretariat prokuratora okręgowego w Łodzi, wybierz 3. Kancelarii. Dzień dobry, ale czego Wydział Pierwszy? Wydział Pierwszy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. I z kim rozmawiam? Klęba Daria. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam z prokuratorem rozmawiać. Ale z którym, proszę panią? Nie wiem, proszę panią, z którymś kompetentnym, który weźmie tutaj się za to, co się dzieje na terenie Łowicza. Prokuratora, dzwoniłam do prokuratury w Łodzi przed chwileczką, pani odmówiła z pisania notatki. Ale przecież pani dzwoni właśnie do prokuratury do Łodzi. Do Łowicza, przepraszam, do Łowicza, bo już się zdenerwowałam, bo pani odmówiła z pisania adnotacji do protokołu i rzuciła mi słuchawką. Ale to proszę panią, składała pani protokół przez telefon? No oczywiście, a co, nie mogę? Nie może pani. No a proszę mi podać, proszę mi podać taki artykuł, proszę mi w prawie polskim znaleźć taką ustawę, nie proszę wiem, panią, artykuł. Teraz mi pani dojść do słowa w ogóle? Tak, bo wszystkie warto? Rozmowy są nagrywane. Bo ja już mam no dosyć, oczywiście. Dosyć tego, proszę co się panią, dzieje na terenie Polski. Zawiadomienie o przestępstwie trzeba złożyć osobiście lub na piśmie. Na jakiej podstawie a nie prawa? Przez telefon. Na jakiej no podstawie panie. Prawa? Na jakiej podstawie prawa? Kto takie no proszę prawo panią, wymyślił? A myśli pani, że teraz jak pani do mnie dzwoni, to ja mam zanotować, że kto do mnie dzwoni? Przecież Karolina z rodu Mądraska, rozumiem, ale proszę mi przestać już te głupoty tu wciskać. Rozmowy są panią, nagrywane, będą na YouTubie. I proszę mi się uspokoić i mnie tutaj nie zakłócać. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska dzwoni. Polska kobieta. I wy macie obowiązek przyjąć ode mnie popełnione przestępstwo. I proszę proszę z prokuratorem. Pani, mamy obowiązek, ale musi pani to złożyć na piśmie lub przyjść do... Proszę mi to przysłać na maila. Proszę mi to przysłać na maila. Że jest pani... To proszę nam przysłać swój adres na maila. Już pani podaje. Już pani podaje. Nic ale nie będzie nie mnie pani... Ja pani będę wysyłać, tylko pani do mnie. Jakim proszę, prawem mnie pani proszę. Zmusza? Z jakim prawem mnie zmusza pani do tego, ja że panią, ja coś muszę? Ja panią nie zmuszam, tylko panią... Jak to nie? Jak pani mi każe pisać? Każe mi pani pisać do okupanta. W jakiej prokuraturze pani zasiada? W polskiej czy Polin? Republika Polan czy polskiej? No słucham panią. Rozmowa jest nagrywana. Proszę się przyznać. Ja pani powiedziałam. To trzeba mnie było połączyć z prokuratorem, a nie dyskutować. Jak pani złoży zawiadomienie o przestępstwie, to na pewno pani do prokuratora przyjdzie. Ja pani powtarzam, jest pani nagrywana i zostanie pani pociągnięta do odpowiedzialności karnej za ukrywanie przestępstw na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. W
działa pani w spisku zorganizowanej grupie terrorystycznej Republic of Poland. Obowiązek, artykuł 231, obowiązek przekazania skargi właściwemu organowi. Czy ja mogę pani jeszcze w czymś pomóc? Tak, proszę panią, proszę mnie połączyć z prokuratorem. Wszystko jest na YouTubie. Pani, że jeżeli chce pani złożyć zawiadomienie... Nie interesuje mnie, co pani do mnie mówi. Rozumie pani to? Działa pani w spisku. Nie rozumiem, dlaczego pani w ogóle do mnie dzwoni, jeżeli panią nie interesuje to, co ja do pani mówię. Bo mnie pani ma połączyć z prokuratorem, a nie to, co pani ma do powiedzenia. Jest pani niekompetentna w tym, co pani robi. I pani nazwisko już zostało odnotowane na nagraniu. Dobrze, to niech pani nagra to wszystko i niech pani to przekaże dalej. Ja naprawdę się niczego nie... Cały czas przekazuję do Polaków. Cały czas przekazuję informacje do Polaków. Proszę, proszę moje zachowanie przekazać dalej. Dobrze. Proszę. Proszę mnie połączyć teraz z kompetentnym prokuratorem. Ja panią nie połączę, dlatego że pani jeszcze... Czyli ukrywa pani, kolejne przestępstwo. Utrudnia mi pani działanie w tym, żebym mogła tutaj rozmawiać z kimś kompetentnym. Utrudnia mi pani działanie. Proszę panią, żeby przyjść do... Ja chcę zgłosić przestępstwo. Nic nie muszę się umawiać. Dzisiaj jest poniedziałek i wszyscy tutaj kierownicy, dyrektorzy przyjmują. Więc proszę mnie połączyć z dyrektorem, kierownikiem. Jakie ma pani uprawnienia, żeby w ogóle tam zasiadać i w ogóle ze mną dyskutować? Proszę mi podać swoje uprawnienia. Ale jakie uprawnienia ja mam? Kim pani jest? Jestem pracownikiem sekretariatu. Kto powołał ten sekretariat? Umocowanie prawne w Polsce. Kto powołał sekretariat? Proszę panią... Z kierownikiem sekretariatu, proszę. No mogę panią przełączyć. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Po co ma być jedna pociągnięta do odpowiedzialności, jak może być więcej? Tak, słucham. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dzień dobry, prokuratura okręgowa z tej strony. Nie słyszę, nie rozumiem w ogóle. Nie rozumiem. Kto? Halo, halo. No słucham panią, z kim rozmawiam? Halo, nie słyszę. No to, no to dobrze, że pani nie słyszy, bo ja słyszę doskonale, rozmowa jest nagrywana. Halo. Z kim rozmawiam? Halo. No tak, jeszcze mów dalej. No widzicie? Widzicie? To są urzędnicy. Rejonowej Łódź Bałty. Rozmowy mogą być rejestrowane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, po prostu rozłącz się. Prosimy wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Aby wysłać fakt, wybierz 8. Punkt obsługi interesanta 101. 4DS 111. 5DS 109. Sekretariat Wokant 122. Sekretariat Spraw Zawieszonych 123. Sekretariat KO 123. Sekretariat Główny.
sekretariat 1 i 4 DS, wybierz 1. Sekretariat 2 i 5 DS, wybierz... Widzicie? Tak po was przyjedzie prokurator. Tak. Ukrywają się. Wszyscy się ukrywają. Witamy w prokuraturze okręgowej w Łodzi. Wydział pierwszy śledczy, wybierz jeden. Wydział drugi do spraw przestępczości gospodarczej. Słucham, wydział pierwszy. Jaki wydział pierwszy, czego? Prokuratury Okręgowej w Łodzi, proszę panią. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Czy to z panią przed chwileczką rozmawiałam? Tak, słucham. I do kogo mnie pani przełączyła? Do kierownika? Do pani kierownik, która wrzeszczała w słuchawkę halo, halo? To jest wszystko nagrane. Umocowanie sekretariatu. Się pani może nie odzywała, no to ja nie wiem, no proszę panią. Umocowanie sekretariatu, kto panią tam zatrudnia? Umocowanie sekretariatu. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie macie ten sekretariat powołany? Proszę panią, no tak artykuł, proszę mi, proszę mi podać konkretny artykuł, kto was tam umocował. Konkretny, jakie macie upoważnienie. A nie co pani tam i co proszę tam się panią, dzieje. Takie rzeczy to proszę sobie przeczytać w internecie. No ja nie będę, nie ja dzwonię do pani, bo tutaj... pani jest kompetentna. Podejrzewam, że jest pani kompetentna i zasiada pani w prokuraturze. Odpowiada ale pani karnie. Ja jestem pracownikiem sekretariatu. Więc się pani pyta. Tak, rozumiem. Więc się pytam, kto powołał sekretariat. Chciałam to zadać pani kierownik. Ale pani no kierownik. Panią, no kto powołał sekretariat? Chyba pani prokurator okręgowa, tak? Jaka pani prokurator? Nazwisko tej pani prokurator. Kto panią powołał? No proszę panią, przecież sekretariat nie był powołany wczoraj, tylko od zawsze jest sekretariat. Więc pytam się pani po raz kolejny. Jaki człowiek panią powołał do tej pracy? Czy to tak trudno mnie odpowiedzieć? Mnie powołał, proszę panią, pan prokurator Krzysztof Bukowiecki. Bardzo dobrze. Jest... 10 lat temu, proszę panią. Dobrze, czy on jeszcze pracuje? Nie wiem, proszę panią, tu nie pracuję. No to upoważnienie tego pana Krzysztofa Bukowieckiego proszę mi przysłać na maila. Że proszę on... panią, ja pani nic nie będę pani wysyłać. Na jakiej podstawie? To jest moja umowa o pracę. Nie, proszę panią, to nie jest pani umowa o pracę. Jest. Bo panią zatrudnia naród polski, a pani kłamie. Rozmowy są nie nagrywane. Kłamie, proszę panią, ja kłamie mnie pani, bo nie chce pani mnie połączyć z prokuratorem. A pani obowiązkiem, zasiadając w tym nielegalnym sekretariacie, jest mnie przełączyć do osoby, która panią tam zatrudnia. Czy pan Krzysztof Bukowiec panią zatrudnia? Nie, proszę panią. To kto panią zatrudnia? Nie. Teraz zatrudnia mnie pani prokurator okręgowa w Łodzi. Jak nazwisko? Więc proszę sobie zadzwonić do głównego sekretariatu. Nie będę sobie gdzieś dzwonić, bo nie idzie się połączyć. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Nie idzie się z wami połączyć. Ukrywacie proszę numery telefonu. Ja panią przełączę jeszcze raz. Bardzo proszę. Żeby tylko nie wrzeszczała halo, halo, nie? Słucham. Z kim rozmawiam? Dzień, a ja z kim rozmawiam, proszę panią? No przecież to ja dzwonię do urzędu. Podajcie się, że jesteście urzędnikami państwa polskiego, więc chcę wiedzieć, z kim rozmawiam. No, kierowniczka się znalazła. Dzień dobry. Dodzwoniliście się państwo do prokuratury rejonowej Łódź Widzew. Aby włączyć się z kancelarią, proszę wybrać jeden. Ze składnicą dowodów rzeczowych, proszę wybrać. Także widzicie, cokolwiek bym nie wybrała, to żaden numer nie odpowiada, albo kierowniczka sekretariatu, który nie ma żadnej mocy prawnej, nie wiedzą, kto je powołał, nie wiedzą, dla kogo pracują i co tam w ogóle robią, nie? Także ukrywają prokuratorów.
Tak, to jest jedyne ich zajęcie. Ukrywanie prokuratorów. Sądy Wyższe Biuro Organizacyjne, słucham? Halo? Halo? Z kim rozmawiam? Sąd Najwyższe Biuro Organizacyjne. Ale jakie biuro organizacyjne? A gdzie pani chciała się dozwonić? No do Trybunału Stanu. No to biuro organizacyjne prowadzi sekretariat Trybunału Stanu. Aha, i pani siedzi w tym sekretariacie, tak? Tak, ja jestem w tym sekretariacie. Mhm. No i proszę mi powiedzieć, a jak się pani nazywa? Małgorzata Gierczak. Karolina z Rudu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja się chciałam dowiedzieć, gdzie mogę zgłosić sekretariaty, które tutaj w Łowiczu nie chcą mnie połączyć z prokuratorem. I tak samo w Łodzi. Prokuratura Okręgowa nie chce mnie połączyć z żadnym prokuratorem. Przykro mi bardzo, ale Trybunał Stanu nie zajmuje się takimi sprawami. A czym się zajmuje Trybunał Stanu? To z kimś kompetentnym proszę, żeby mnie pani połączyła, kto nad panią tam sprawuje władzę. Ale Trybunał Stanu nie sprawuje władzy nad prokuratorem, nad prokuratoriami, nad sekretariami. Tam proszę się skontaktować z prokuratorem generalnym. Z Ziobrem? Tak, proszę się skontaktować. No to ja już się z nim kontaktowałam, on nie chce ze mną rozmawiać. On już od trzech lat nie chce ze mną rozmawiać. Trybunał Stanu nie zajmuje się... Kto panią zatrudnia... ...sekretariatu w prokuratoriach. Proszę mnie posłuchać, kto panią zatrudnia? Ja tutaj mam poważną sprawę. Poważną sprawę i ustnie... Proszę napisać w tej poważnej sprawie, bo ja... Do kogo mam napisać? Proszę mi powiedzieć, do kogo mam napisać, jak nikt po prostu... W jakiej sprawie pani chce napisać? W sprawie tego, że sekretariaty tutaj w tych... Trybunał Stanu nie przyjmuje skarg w sprawie sekretariatu. A co przyjmuje? Jakie skargi przyjmuje Trybunał Stanu? Co ja mam pani napisać? Że Polin okupuje naród polski? Przyjmuje pani to do wiadomości, czy nie? Proszę panią, przyjmuję do wiadomości i proszę się kierować... Proszę to odnotować ustnie do protokołu. Zgłaszam pani to, że wszyscy są nielegalni tutaj. Proszę to odnotować. Rozumiem. Tak, no to adnotacja do protokołu, artykuł 72, proszę spisywać. Proszę panią, ja mam inne obowiązki. Nie, proszę panią, ma pani służyć narodowi polskiemu. To jest jedyny pani obowiązek. Nie, proszę. Wszystkie rozmowy są nagrywane, ukazują się na kanale Karolina Mądraska. Proszę mnie połączyć z pani tutaj przełożonym. Proszę panią, w tej chwili mojego przełożonego nie ma. A gdzie jest? Na Karaiby poleciał? Gdzie jest? Kto jest pani przełożonym? Zgodnie z przepisami. Z jakimi przepisami? Nie jestem upoważniona do udzielania pani... Z jakimi przepisami? Pytam panią po raz kolejny. Z jakimi przepisami? Siedzi pani... Nie krzyczeć. Proszę panią. Proszę panią, proszę na mnie... Szlak mnie trafia! Szlak mnie trafia z Polin przepisami! Proszę mnie połączyć z przełożonym. Dziękuję ślicznie pani za rozmowę. Jeżeli pani się uspokoi, to proszę skierować pismo, jeżeli pani... Nic nie będę kierować, bo pani już powzięła informację o popełnianym przestępstwie na terenie Polski. Trybunał Konstytucyjny. Nikt nie odpowiada. Marcin Noszczak w Trybunale Konstytucyjnym jest redaktorem chyba, bo tutaj mają redaktorów. Nie odpowiada. Sekretariat
prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Winiarska, słucham. Dzień dobry, Winiarska, jak? Ulica? Winiarska. Nie, nazwisko. A imię? Paulina. Dwa imiona czy jedno? Jedno, ale słucham, w jakiej sprawie pani dzwoni? Karolina z rodu Biskupiak po mężu Modraska. Nigdzie w prokuratury nie działają w Polsce, proszę panią. W takiej sprawie dzwonię. Pani jest jedyna, która tutaj, no nie jedyna. Pani w sekretariacie jest tych rozmów dużo. Odsłucha sobie pani na kanale Karolina Mądraska, bo nie chcą ze mną rozmawiać. Nie chcą przyjąć skargi do protokołu. Pani przyjmuje? Wie pani co, skargę musiałaby pani pisemnie. Nic nie musiałabym. Proszę mi podać artykuł, na jakim podstawie artykułu ja muszę coś do was napisać. Jako wolny człowiek, bo ja wypowiedziałam posłuszeństwo państwu POLIN, więc proszę mi... Ale telefonicznie skargi też nie mogę. Proszę mi, przyjąć. Przyjmuje pani teraz po prostu popełniane przestępstwa na siebie. Wszystkie popełniane przestępstwa. Nie, pani ma złożyć... Pytanie, w jakiej sprawie pani do mnie dzwoni, bo ja w ten sposób nie chcę będę... złożyć adnotację do protokołu na prokuraturę okręgową w Łodzi. Proszę, i na prokuraturę... Zwrócić. Nic nie proszę. Bo ja pani już powiedziałam. Telefony nie odpowiadają. Proszę mnie z prokuratorem połączyć. Proszę mnie połączyć z sędzią, z prokuratorem. Ale pani dzwoniła się do sądu apelacyjnego i tu. No właśnie! Nic nie działa. Sąd nie działa, prokuratura nie działa, nic nie działa. Połączyła się pani, trafiło na panią. Proszę adnotację do prokuratury składać. Przykro mi, ale... Ukrywa pani przestępców. W sposób pomóc, tak? Ukrywa pani przestępców. Wszystkie rozmowy są na kanale Karolina Mądraska. Mam was dosyć. Możecie mi pomóc. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia. Redakcja, Romuald Graczyk. Nie odpowiada. Nie wiem, co redakcje robią w sądach. Kto to w ogóle powołał takie właśnie tutaj stanowiska? To jest Poznań. 61, 82, 74, 580. Nie ma tych ludzi w pracy. Poniedziałek, high life. Piątek, high life. Poniedziałek, high life. I tak... Działa sąd, prokuratura, a wy jeszcze na wybory idziecie. Połączyli się państwo z numerem Centrali Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości we Warszawie, mając w nim swoje siedziby. Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej. O. Dla uzyskania połączenia z Sądem Najwyższym proszę wybrać 1. Sądem Apelacyjnym w Warszawie. 2. Z Instytutu uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Najwyższy. Ciekawe, skąd pozyskali te dane. Dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu. Rozmowy są nagrywane, zaś kontynuowanie połączenia oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Dodzwoniła się pani do Centrali Sądu Najwyższego. No ja chciałam właśnie z sędzią rozmawiać. To znaczy... Ja z Ziobro chciałam rozmawiać. Ja panią nie połączę... A z kim mnie pani może połączyć? No z różnymi izbami mogę panią połączyć. A z kim rozmawiam jeszcze raz poproszę? Powtarzam, że pani dodzwoniła się do... Ale nazwisko pani proszę. Ale, pani ale dlaczego pani nie musi odpowiadać na polskiej kobiety pytania? Dlatego, że nie muszę podawać swojego nazwiska. A w jakim pani tam siedzi? Pani do centrali. Do jakiej centrali? Co to jest za centrala? Czego? Powiedziałam pani Sądu Najwyższego. Jakiego Sądu Najwyższego? Jakiego państwa jest ten Sąd Najwyższy? Sądu Najwyższego w Polsce. Nie proszę pani. W Warszawie.
Rzeczypospolitej czy Polin? Proszę pani, czy konkretnie pani chce z jakąś izbą, tak, żebym panią tak, połączyła, to z izbą, którą mogę już pozamiatać. Podam pani numer telefonu. Nie, proszę panią, proszę mnie przełączyć, bo siedzi pani na centrali. Do pierwszej, lepszej proszę izby. Bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Wymiaru Sprawiedliwości we Warszawie. Mają w nim swoje siedziby. Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej. Dla uzyskania połączenia z Sądem Najwyższym proszę wybrać 1. Z Sądem Apelacyjnym w Warszawie 2. Z Instytutem Pamięci Narodowej 3. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu. Rozmowy są nagrywane, zaś kontynuowanie połączenia oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie. Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Warszawie czynne jest w poniedziałki w godzinach od 9 do 18. W pozostałe dni tygodnia w godzinach od 8.30 do 15.30. Pisma do sądu przyjmowane są w godzinach urzędowania sądu w pokoju 0A14. Akta spraw do wglądu udostępniane są najpóźniej na 1 godzinę przed zamknięciem czytelni akt. I co? I koniec. Centrali Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości we Warszawie. Mają w nim swoje siedziby. Sąd Najwyższy rzecz. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Najwyższy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu. Rozmowy są nagrywane, zaś kontynuowanie połączenia oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie. Dzień dobry. Wiem, że pani nie ma nazwiska, więc proszę mnie połączyć z kimś, kto ma nazwisko. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Artykuł 23. Bo tamta izba się nie zgłosiła. Jeszcze raz łączę. Proszę bardzo. Dziękuję. A, dziękuję. Najwyższego, słucham. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Dzień dobry. Punkt obsługi interesanta Sądu Najwyższego. Ale z kim rozmawiam? Piśkiewicz. A, dziękuję. Panią. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Modraska. Artykuł 231. A w jakiej sprawie pani dzwoni? Artykuł 23. Czynności niecierpiące zwłoki. Ale proszę panią, no pani mi nie mówi artykułami, tylko proszę podać sygnaturę sprawy, jeżeli ma pani taką w Sądzie Najwyższym. Nie mam takiej sprawy w Sądzie Najwyższym, bo tutaj żadna prokuratura nie chce ze mną rozmawiać, więc ja pani... No a to w jakiej sprawie pani dzwoni? Nie, dzwonię w sprawie skargi. Dzwonię w sprawie skargi do Sądu Najwyższego. Ale skargi na telefon my nie przyjmujemy. Na jakiej podstawie prawa? Proszę panią, skargi odnośnie spraw, które toczą się przed Sądem Najwyższym, bądź tutaj na Sąd Najwyższy, można przyjechać i osobiście złożyć do protokołu. W poniedziałki o 13:00. Artykuł 72. Ja telefonicznie pani składam adnotację do protokołu.
Składam pani. Ukrywanie przestępców na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. W tej chwili pani pozyskała informację o tym. Czy jestem w czym pani mogę pomóc? Tak, proszę panią połączyć mnie z kimś kompetentnym. Z nikim nie łączymy telefonu. Dlaczego? Bo nie jesteśmy punktem, który łączy telefony. Czyli ukrywa pani. Udziela informacji o sprawach, które toczą się przed Sądem Najwyższym. Kto powołał ten punkt interesanta? Proszę wejść na stronę Sądu Najwyższego, zapoznać się z regulaminem. Nic ja nie będę wchodzić, bo mnie pani nie będzie zniewalać. Nie będzie mnie pani zniewalać. Dziękuję bardzo, do widzenia. Siedzi pani w Urzędzie Polskim. Mariusz Szmurło odrzucił. No i z tego wynika, że to już było ostatnie nagranie. Tak jak widzicie, idźcie na wybory. Idźcie na wybory, bo te marionetki na dole, to oni mają coś do powiedzenia. Oni poza tym, że będą przez 5 czy 4 lata brać pieniądze, nic nie zdziałają. Nic nie zdziałają. Góra, tak jak widzicie, nie działa. Prokuratura nie działa, sądy nie działają. Ziobro, marionetka, on od lat ze mną nie chce rozmawiać. Giertych nie chce ze mną rozmawiać. To do kogo ja mam się udać, się pytam. Jeśli oni tutaj po prostu są nielegalnie, ukrywają ten fakt, a do was to cały czas nie dociera. Boicie się policjanta, boicie się urzędasa w skarbówce, no bo to jest wasz sąsiad na przykład, nie? No to jak on może kłamać? Jak on może ukrywać, że jest przestępcą? Boicie się sędziego, no jak on może kłamać? Do tej pory w Szamotułach już chyba 2 lata mija, do tej pory sędzia, którego podważyłam wiarygodność, on jest wysokim sądem. Jakim wysokim sądem? Jesteś człowiekiem. Na początku jesteś człowiekiem i nie ma żadnego wysokiego sądu, bo ja nie będę się kłaniać budynkowi, nie będę rozmawiać z budynkiem albo z sekretariatem. I cały czas wam to pokazuję, udowadniam, ale wy dalej jak mantrę trzeba iść na wybory, bo ktoś musi nami rządzić. No to niech wami rządzą i powtarzam wam po raz kolejny. Najpierw ci ludzie, którzy zasiądą w tych waszych śmiesznych gminach żydowskich, mają zastawić swoje majątki, bo ja się z nimi nie będę użerać później, bo ja i tak nie będę płacić podatku do żydowskiej gminy. Mają sobie to odnotować, ktokolwiek w Sierakowie zasiądzie, czy Orzeł, czy Maciołek, czy nie wiem, która tam jeszcze z kobiet się podejmie tego działania. Nie interesuje mnie. Nikomu do żydowskiej gminy nie będę płacić podatku. I tak samo w Drawsku. Czy będzie Niezborała, czy tam nie wiem kto jeszcze, czy Piątek się może odważy, bo przecież on już był dyrektorem, to może zasiądzie. No, nie będę do was płacić żadnego podatku. I na tym kończę. Miłego dnia życzę wszystkim, bo mi tu wróbelki zaglądają do okna, leciały też bociany. Myślę, że zmiany się szykują i to drastyczne. To wszystko musi pierdolnąć. Nie ma innego wyjścia.